Widzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk. Nietypowo dziś będę budził zabytki, bo to nie tylko będzie opowieść, ale dzisiaj spróbuję doprowadzić do tego, żeby ktoś nie tylko obejrzał i zachwycił się zabytkiem, a może go kupił. Co łączy dworzec zabytkowy w Białowieży z dworcem zabytkowym w Kleszczelach? Nic, bo to inna historia, inny czas, inna konstrukcja, inna budowla. A co może je łączyć? Być może łączy je przyszłość. W Białowieży mamy pięknie odrestaurowany dworzec, który dzisiaj jest restauracją, którą zachwycają się setki tysięcy osób, bo tyle osób tam przyjeżdża. Ale to opowieść na inny odcinek. A w Kleszczelach, no właśnie, w Kleszczelach ten budynek mógłby się stać taką samą atrakcją. Ale kilka słów historii. Skąd on się tam wziął? Został wybudowany około 1900 roku jako dworzec, który był związany z trasą między Brześciem a Grajewem, która została otwarta w 1873 roku. No i trzeba było podróżnych gdzieś przyjąć, gdzieś obsłużyć. Jego bryła uważana jest za unikatowy zabytek architektury tej części Podlasia. Została wybudowana w stylu szwajcarskim na planie nieregularnego wieloboku. Warto zauważyć, że jej część środkowa i zachodnia liczą po dwie kondygnacje, zaś skrzydło wschodnie jest parterowe. To jest drewniany budynek wyjątkowy. Bardzo mało tego typu budynków, nawet nie tyle, że przetrwało do naszych czasów, ale w ogóle było tu postawionych. Kiedyś te wnętrza, które w środku są tynkowane, były pełne gwaru. Dzieci, podróżnych, czekających, płacz, gdy ktoś wyjeżdżał, radość, gdy ktoś wracał. Miasto niesamowicie wypełnione życiem, historią tego miejsca. Dzisiaj tylko wiatr tam hula, tylko ściany pamiętają tą całą historię tego miejsca, które kiedyś tu było. I mam nadzieję, że być może dzisiaj ktoś nas słucha, kto zechce się tam wybrać. Zresztą jak wielu architektów, to jest miejsce, do którego architekci jeżdżą zobaczyć na żywo, jeszcze na żywo, obiekt, który jest obiektem wyjątkowym, o wyjątkowej architekturze. Ale właśnie może dzisiaj ktoś postanowi pojechać i zobaczyć ten cud natury, bo tak spokojnie mogę w cudzym słowie oczywiście o nim powiedzieć, i może pomyśli, że to jest miejsce, w którym mógłby czy zamieszkać, czy zainwestować. Tym bardziej, że te miejsce staje się coraz bardziej atrakcyjne, bo niedaleko od dworca mamy zalew. Zalew z plażą, w lecie pełen ludzi, mieszkańców, i być może to połączenie wypoczynku, turystyki i tego pięknego z niesamowitą architekturą miejsca, a także zaklętą w nim historią, spowoduje, że zakocha się w tym miejscu. Zakocha się tak jak wielu podróżnych, którzy czekali tam na przyjeżdżających i z wielką radością z nimi się witali. Więc dzisiaj tak wprost spróbuję obudzić ten zabytek i mam nadzieję, że ta wyjątkowa w stylu szwajcarskim architektura ożyje i ktoś z Państwa obudzi ten zabytek, obudzi dla Podlasian, dla turystów, dla historii, dla piękna, ale przede wszystkim dla siebie. Budzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk.